Teraz mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy jest położony z przodu i on generalnie u większości osób współcześnie jest w skróceniu. Głowa wysunięta do przodu, bądź ktoś może brzuszeczki tam ćwiczy i ta główka tam się podciąga chcąc nie chcąc. Może ktoś na rowerze jeździ, właśnie to jest zabawne, że ludzie nie chcą jeździć na rowerach typu holenderskiego. Tak, klatka pracuje, płuca pracują, tylko właśnie pokrzywiony człowiek po pracy w biurze siada na taki rower, ledwo oddech może wziąć i jedzie nie, na rowerze. I głowę ma wysuniętą w pracy i na rowerze też ma. Sobie to bija się rowerem, no ale rower podobno zdrowy, nie? Bo jest zdrowy, tylko może być kłopot, że jak boli szyja, będzie dalej bardziej bolała, nie? Szyja. To jest coś ciekawe, już parę osób tak w życiu znajomych łapałem i pytałem. Mówię, słuchaj, a ty z MOS-em pracujesz? I słuchamy to, co jest tak jak tutaj. Z MOS-em? Z tym luźnym mięśniem? Przecież to jest luźny mięśnie. Wielu ludzi tak mówi, nie, w życiu chory z takim luźnym mięśniem. Tam prostownik, bo to jest jak kamień, trapezus, jak kamień, nie? A to jest, zobaczcie, no ale teraz patrzymy na to. Luźny mięsień nie jest. Taki jest pierwsza myśl wielu ludzi. Jak nie potrafią jakby oceniać sztywności mięśnia i przesuwalności tkanki, o, kiwiotki. To co, to ma być napięty mięsień? No. To trzeba, nie wiem, kremować, nie wiem, spinać, ćwiczyć, żeby był mocniejszy. Mięśnie jest pomocniczym mięśniem oddechowym. Więc wiele osób ma alergię, astmę. To jest też coś, co płytko oddychamy. Plus, coraz więcej z nas siedzi przy krześle biurku, na krześle, na fotelu przy biurku, w samochodzie, że brzuch jest ściśnięty. A jak brzuch jest ściśnięty, to przekonanie ma, jak za bardzo wziąć wdechu. Tak jak teraz siedzę, to muszę tu karpika złapać, nie? Bo ja nie mam jak tu wziąć oddechu, nie? Jak tak sobie usiądę i zacznę jechać, to tu sobie wezmę wdech, nie? Tu wezmę wdech. Przecież ludzie tak nie siedzą. Nie? Tylko siedzą tak, sobie siedzą, więc to zaczyna nadrabiać się oddech chodzi. Teraz 16 tysięcy podobno oddechów jest, pewnie te kilka tysięcy się odbędzie bardziej górą niż dołem u wielu osób. Mięsień jak jest przeciążony, to niestety nie odzywa się z przodu szyjki. Z niezwykłej rzadko, żeby w jakiś sposób się odezwał. On się odezwie w skroni, w głowie, w stawie skroniowo-żuchowym, na potylicy, w uchu i tak dalej, w zatokach. Jak to w cudzysłowie, w zatokach, to ludzie mają takie odczucie. Teraz właśnie trzeba będzie wyczuć, czy z poduszką, czy bez poduszki. Bo nie widać, że w miarę komfortowo jest bez poduszki, ręka będzie pod głową. U wielu osób będzie tak, że taka pozycja jest już przeciążająca, nie? Czy jakby głowa jest w wyproście. Jak ktoś ma pogłębioną kifozę, to zostawienie go bez poduszki, szyja jest wygięta. To dla wielu osób jakieś takie wygodne coś. Ale może właśnie taki podkładka, która jest twardsza, jak jest wygodniej głową operować, tylko u niej to jest już za dużo, żeby takie skrócenie wprowadziły mięśnia, że nie jak mięśnia złapać. Mm-hmm. Więc u niej nie. To trzeba by wyczuć. To jest mięsień, teraz jeden, jakby powiedziałbym tak, sposób będzie dosyć łatwy, ale trzeba sobie ten chwyt wyćwiczyć. Teraz pierwsza rzecz, którą szukamy, to jest za uchem wyrostek sutkowaty, mostek i przyśrodkowa strona obojczyka. Mostkowa, przyśrodkowa strona obojczyka. Głowa do góry, teraz jakbyś głowę uniosła do góry, hop, i trzyma. I teraz to jest mięsień, który jest naprawdę jakby ciekawy, bo on jest mięsień, który u wielu ludzi bardzo różnie wygląda. Przede wszystkim u większości osób jest bardzo wyraźna głowa mostkowa. Mhm. Czyli głowa mostkowa to jest coś, co jest ewidentnie wyczuwalne, zauważalne. Natomiast u wielu osób, tutaj nie tak jak u niej, nie widać głowy obojczykowej. Mhm. I wiele osób mówi, o mam MOS-a i to traktuje za MOS-a. Mhm. I ja jeżeli komuś się w czasie palpacji, za chwilę w czasie ćwiczę, pojawi myśl, o mam MOS-a, czyli to jest jego krawędź, to powinien pójść po paluszkami na koniec, aha, do mostka się przyczepia, no ale to jest mostkowo-obojczykowo-sutkowy, czyli gdzie jest jeszcze przyczep do obojczyka. Jak go nie widać, czy trzeba go sobie znaleźć? Bo to jest istotne teraz, luzik, luz, tu jest tętnica i ona sobie w miarę pionowo w dół biegnie i ona będzie tu, więc jak ktoś weźmie sobie ten, tu uzna, że to jest krawędź, to za chwilę tu będzie komuś torturował tętnicę, chyba nie chce. Tak mi się wydaje. Nie kojarzę, żeby ktoś jakikolwiek terapii chciał torturować. Więc jakby istotne jest, żeby znaleźć krawędź mięśnia, czyli głowy obojczykowej. Bo to jest jakby dla nas wyznacznik, to już jutro będziemy pracowali, do tego, gdzie jest pochyły przednie. To jest bardzo ważne. Tak jakby teraz jakby ostatnia rzecz taka, ćwiczymy sobie, żeby się zapoznać z MOS-em, żeby łatwo było pracować z pochyłym przednim. Co ciekawe, ten mięsień ma naprawdę różne budowy. On może mieć głowę rozchodzącą się od mostkowej do obojczykowej. On ma też głowę obojczykowo-potyliczną, czyli niektóre osoby będą miały jeszcze tu pasmo. Nie? To jest mięsień, który potrafi być taki szeroki albo taki wąziutki u niektórych osób. Za chwilę to będzie u niektórych osób widać. I teraz tak go musimy chwycić, to
tą ręką sobie manipulując, ustawiając głowę, czyli cię manipulując, rozumiem, to jest łagodne, swobodne ruchy, w taki sposób, żeby pod tą ręką było jak najłatwiej uchwycić szczypcowo ten mięsień. Plus chwyt szczypcowy wygląda w taki sposób, że ja staram się nabrać tych tkanek i odciągnąć od ciała. Czyli tu nie ma nic kciuk do, nie, ciała, tylko ja takie robię szczypce, podbieram dokładnie, skracam sobie, podbieram ten mięsień, okay, iluźnogłowę i zaczynam przeszukiwać. Nagle iluźnogłowę luz. Czasami to nie ma jednej pozycji. U kogoś może być to skłon do boku, bardziej dopomoże. U kogoś będzie skłon do boku i ta rotacja. U kogoś skłon do boku i ta rotacja. Wychodzimy tu do jakiegoś logicznego myślenia o funkcji tego mięśnia, bo czasami w różnych pozycjach jest większe skrócenie, dlatego że i to skraca ten mięsień, mimo że potencjalnie, teoretycznie ta rotacja skraca mięsień. To ta rotacja też skraca, nie? Wcale jakoś tam bardzo go, bo jestem sam skłon do boku. I zaczynamy przeszukiwać. Więc pierwsza rzecz jest taka, że sprawdzamy sobie, czy ona ma tkliwe, napięte włókienka. Pamiętam, że to na pasmach włókien, ciach. Na pasmach włókien się znajduje, a z drugiej strony, za chwilę też mówiłem przy czworobocznym grzbietu, fajnie jest milimetr po milimetrze przeszukać mięsień, bo tu praktycznie włókienek napiętych jest pełno i punkty spustowe mogą być praktycznie w każdym miejscu. Praktycznie w każdym. Z u góry bardzo twarde jest. Luzik. Wiemy i pytamy. Promieniuje, promieniuje. Do? Ucha. Ok. Pomalutku jest punkt, wiadomo, dwie minutki, trzy. Zmiękczamy, rozcieramy, w taki sposób, no żeby to było komfortowe, że tak na granicy jedziemy, pytamy, czy to jest znajomy ból, jak ktoś ma bóle głowy, bóle ucha, bóle karku, bóle gardła, no może dawać bóle gardła, przewlekłe jakieś problemy z gardłem, więc oczywiście najpierw odwiedzamy laryngologa, laryngolog mówi, panie, zdrowy jak koń, nie wiem, co z panem jest, to kapilita plus E i coś tam jeszcze, ale może się okazać, że nie pomoże, to może być jedna z przyczyn. Inne włókna. To dokąd? I teraz, z naszej perspektywy naprawdę lightowa, fajna praca, nie? Fajna. A to jest mięsień, który ogrom problemów ludziom stwarza. I tak jak mówię, zabawne jest, trzymamy kciuki za konkurencję, żeby konkurencja nie ruszała tego mięśnia. Nie, żeby właśnie uznała, że jest luźny. Nie pracujmy. No bo on jest ogromny, problematyczny. To nie jest takie proste teraz nie wysuwać głowy. Więc też za chwilę autoterapia jest ważna, żeby się nauczyć rozpoznawać, kiedy już jest za bardzo napięty i go sobie rozwinąć. Dobra, tu głębiej wejdziemy. Niżej, jest ok? Promieniuje. Do? Mam wrażenie, że właściwie nic nie muszę robić, co nie chwycę to promieniuje. Nie. Okej, dobra. A dokąd to promieniuje? Do tyłu. Do tyłu, dobra. I teraz się pobawić spokojnie, jeden mięsień, ileś. Myślę, że większość osób będzie miała te punkty. Jestem przekonany, że większość grupy będzie miała punkty. Stąd mówię, po tym kursie to jest coś, co wam nie będzie iskrzyło z książkami, choćby najmądrzejszymi. W skrypcie też są. Badania epidemiologiczne podają, że punkty spustowe występują tam od 40 do 50% ludzi. Inne badania podają, że 30% ludzi ma punkty spustowe. Są jakieś badania, które pokazują, że to jest 20-30% generalnie u ludzi między 30 a 50 rokiem życia. I jedna, których się czepiam, podobała mi się, jest Gerwin, który uważa, że 93% ludzi ma punkty spustowe. To chyba on chyba tylko jedyny umie badać punkty spustowe. Tamci nie wiem, skąd te dane wzięli. Z palca wyssali. Są badania z, nie wiem, 80, nie pamiętam teraz, który rok. 80 któryś. Jest facet, który w przychodni, jak to powiedzieć, w poradni leczenia bólu 300 osób przebadał i przeanalizował, czy oni mają punkty i czy potencjalnie jakby są związane z tymi bólami, z którymi się zgłaszają. I uznał, że 93% ludzi ma punkty spustowe, a w 70% rozważał, czy to nie jest główna przyczyna bólu. Czy zgłaszali się z notorycznym bólem karku, on się rozważał, czy to nie tego. Z bólem barku, z bólem biodra, lędźwi, brzucha i tak dalej. I on jakby u 90 widział, że mają punkty. I to jak dla mnie, myślę, że jak teraz to słuchamy, ma to sens. Nie jestem się kurczę. Mosa za chwilę będziemy jechali, to naprawdę ze świecą szukać będzie pewnie osoby, która nie będzie miała. Jedna, może dwie osoby nie będzie miała punktów. Reszta, przynajmniej te utajone punkty będzie miała. I teraz jak wam ktoś będzie na jakiejś konferencji wmawiał, że no tak, co trzecia osoba ma punkty, to będzie takie i lepiej nie dyskutować. No bo lepiej nie dyskutować z kimś, kto tego nie doświadczył, nie? To co wczoraj mówiłem. Trzeba doświadczyć. Jak ktoś tego nie doświadczył, to będziecie za świrów, nie? Uważani w tym wszystkim. A tutaj ktoś nie miał w grupie punktów spustowych? Wszyscy mieli. Oczywiście, nie we wszystkich obszarach, nie? To jest optymistyczne, to jeszcze super, że nie mamy wszędzie. No moc myślę, że będzie w miarę wszędzie. I teraz
Tu, no map to jest fajne, jakby znowu, to przypomina rulonik plasteliny, nie? Trochę. Tak znowu bawimy się w zerówkę. To, żeby zobaczyć, że w najróżniejszy sposób można ten mięsień rozpracować. Może czasami tylko mięciutko go zgnieść, czasami tylko miękkie kółka, a czasami może dać ten bodziec bólowy, pokazać pacjentowi, to jest to. Nie? Bo za chwilę pacjent ma iść do domu, nie, ja tak przeważnie uważam, chyba że naprawdę nie rozumie już, nie ogarnia, ale jakby jak ogarnia, to że on ma iść do domu i sobie samemu teraz, o matko, o to te moje miejsce, on mi tam cisnął. Nie? Że tu nie może być czegoś takiego, że ja chowam swoją wiedzę dla siebie, ja mam białą koszulę i krawat i wie pan, ja to potrafię, żegnam, że nie ruszać, bo pan zaostrzy, nie? No właśnie on ma to dotykać i to padło już pytanie o częstotliwość. To może być tak, że komuś, właśnie to nie ma, znowu nie każdy równo, może być tak, że to będą osoby, które będą czuły, że co 3 godziny po troszku, po minutę i co 3 godziny będą to czuły, że oto zaczyna jest i głowa jakaś fajniejsza i szyja i co 3 godziny. Oczywiście w międzyczasie będą reakcje pozabiegowe, że kark obolały, że to miejsce jest obolałe, ale komuś może przynosić frajdę co 3 godziny to robić. Będą osoby, które zrobią to raz dziennie, sesję sobie porządną zrobią i odpuszczą sobie przez 2-3 dni, nie będą w stanie dotknąć mięśnia. Każdy musi swój sposób, ale tu nie ma, że zawsze co 3 godziny po minutę. Nie? No nie ma tak.